Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, a ja jestem w nietypowym miejscu, jestem u Gabriela Kubita i zobaczymy te piękne lotusy. Cześć, witaj. Cześć. Dzięki za zaproszenie. To ja dziękuję, że przyjechaliście tutaj do mnie. Masz tutaj dwa nietypowe samochody tak naprawdę. No i wszystkie z silnikiem Hondy. Tak, tak. No jakby od z Hondą już zacząłem ściganie od 2015 roku. Zaczynałem Hondą Integrą. Przeszliśmy z B-serii na K-serię i tak w sumie już zostało. Po budowie kilku Integr przyszedłem na no, to, co widać, na Lotusy. No i też każda jest z K-serią. K20, K24 teraz dosyć popularny silnik do swapowania do różnych aut. Bardzo popularny też w Lotusach. No i nie mogło być inaczej, też w tym kierunku poszliśmy, tylko już poszliśmy nawet krok dalej, że nie są to tylko auta wolnossące, ale oba są na turbie. Oba są na hybrydowej turbosprężarce z Mercedesa A45 AMG. Okay, jesteśmy przy pierwszym samochodzie, który nie ma silnika w tym momencie jeszcze, tak? Tak. On będzie się różnił, bo to jest klienta twojego? Tak, tak, tak. A tamten jest twój? Tak. I czym one będą się różnić? Tak no wiadomo, że twój będzie szybszy, tak? Nie, to właśnie wydaje mi się, że ten będzie szybszy, bo w tym roku po doświadczeniach z poprzedniego sezonu, po doświadczeniach jakby z moim autem, z tym autem, no wydaje mi się, że tutaj to auto będzie szybsze, bo idziemy naprawdę mocno z przeróbkami zawieszenia, idziemy z przeróbkami nowinkami, które jakby sprawdziłem w tym sezonie i wiem, że działają, które nie są jeszcze użyte u mnie. Będą koła 13 z formuły, to są koła z formuły 3, z formuły 4, bo jest 8 cali przód, 10 cali tył. Opony tył 300, przód 230. No ja u siebie jeszcze jestem na 17, więc jakby problemy z dogrzewaniem opon, z przenoszeniem trakcji, no to auto będzie jakby szybsze w tych kwestiach. U ciebie jest K24, jeżeli chodzi o silnik. Tu też będzie K24? Tu zostaje K20. Tu będzie K20, też na jednej turbinie. Też na jednej turbinie, też na krótkim dolocie, tak jak jest u mnie na interkulerze wodnym. Jakby silniki, które budowałem, jeden i drugi jest identyczny. To auto zrobiło ponad 1000 km na torze. Wszystko działa fajnie, wszystko się sprawdza. Auto jest bardzo konkurencyjne. Już na ostatnich zawodach robiliśmy czasy pierwszego miejsca w generalce w Trackmasterze. Auto budujemy pod kątem Mistrzostw Europy. Auto w ogóle wystąpiło na Nürburgringu dwa sezony temu i w zeszłym sezonie. Docelowo będziemy chcieli pojawić się też na innych rundach Mistrzostw Europy, żeby no, spróbować się z naprawdę mocnymi konstrukcjami, które tam jeżdżą. Auto, które było tutaj na Nürburgringu, meldowało się na podium generalki, więc dużo pozmienialiśmy na ten sezon. Wydaje się być mocniejsze i bardziej konkurencyjne na ten sezon. No chciałbym też nadmienić, że odchudzamy to auto ponad 100 kg względem poprzedniego sezonu. Ważyło 820-840 kg w pełni zatankowane, jakby takie ready to race, a teraz będziemy w okolicach 720 kg. Jeżeli chodzi o te 100 kg, to z czego udało się to urwać? Więc tak, tylnie sanki są z nadwozia Lotusa S1 i z Lotusa S2, tylko z tego najsłabszego silnika, z silnikiem rowera, tego 140 koni. Te sanki są 20 kg lżejsze od sanek z mocniejszych wersji i z Opla Speedstera, bo sanki są jakby w Lotusie i w Speedsterze identyczne te tylne, które trzymają całe tylnie zawieszenie. I tutaj zeszliśmy na 17 kilo z groszem, a tamte ważą prawie 37 kilo. Więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia. Przeszliśmy z kół 17-18 cali na 13. Na komplecie kół z oponami 27 kilo. Komplet hamulców z Formuły 1. No właśnie, właśnie, już pokazywałeś mi. Pokaż może te hamulce. No tu mamy tarczę i klocek. Tarcza waży kilo 80 z dzwonem.
sama chyba jakieś kilo 30-40. No i klocek jak... Te klocki zrobiły na mnie mega wrażenie, bo w ręku dosłownie jak pumek spod prysznicem, nic praktycznie nie ważą. Więc jest mega różnica. No i hamulec średnicy 280 mm generuje bardzo dobre jakby właściwości na torze, ze względu na to, że on ma bardzo szeroki zakres pracy. No 500-600 stopni do 1000 on cały czas działa. Znaczy nie ma problemu z dogrzaniem tych hamulców? No jeżeli jeździmy w trybie time-out, gdzie mamy sesję 20-minutową, to myślę, że nie ma problemu. A na górach? Bo wiem, że ty wykorzystujesz to na górach. Na górach już jest problem. Na górach już jest problem, aczkolwiek to wszystko zależy od momentu, w którym startuję, bo jakby przed podjazdem ja na osi napędowej mogę te hamulce zagrzać. No ale drugie są zawsze chłodniejsze. W sumie testując to na Integrze, bo w sumie w Lotusie i w Lotusie mam i w Integrze te hamulce i testując to, trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić. To są wyjeżdżone kilometry na tym hamulcu. Na początku on jest mega taki tępy i tu na tym tracimy. Jakby na pierwszych dwóch hamowaniach, ale potem już naprawdę po tych dwóch pierwszych zhamowaniach się zaczyna się robić naprawdę ostry i przewidywalny, więc to już kwestia wyjeżdżenia. Na torze to totalnie nie ma z tym problemu, ale na wyścigu górskim, gdzie mamy postój jakiś jest wypadek, jakaś przerwa, jakaś plama olejowa i tak dalej, to trzeba mieć z tyłu głowy, że ten hamulec, jeżeli ostygnie, no to nie będzie tak działał dobrze, jak po prostu po dwóch kolejnych zakrętach. Czyli co, pierwsze dwa zakręty tak może definitywnie, no, pierwsze dwa zakręty może jest trochę wolniej, ale później nadrabiasz. Znaczy, tak? Hamujemy trochę dłużej, tak? Zachowawczo. Też mamy świadomość, że mamy chłodniejszą oponę i tak dalej, więc co z tego, że hamulec sklei, jak opona nie sklei i zrobimy placka zaraz z opony, to też wydłużamy drogę hamowania, no ale potem możemy nadrobić to. To są właśnie te niuanse, gdzie można gdzieś stracić, a ile można zyskać. Aczkolwiek mam też hamulce pod zaciski z tej formuły, mam już klocek do tego dobrany i tarczę żeliwną i tak dalej. I faktycznie, jeżeli będą rundy jakieś deszczowe i tak dalej, gdzie ten klocek i hamulec nie ma prawa działać, to przerzucam po prostu zestaw na żeliwie oryginalny, taki jak jest powiedzmy w standardowych autach i jadę na tym, tak? Ale jeżeli mamy gorąco i tak dalej, to ta temperatura się utrzymuje dłużej i możemy skorzystać z masy klocka, tarczy i całego zacisku. Jesteśmy teraz przy twoim samochodzie. Twój rodzynek, tak? tak, zgadza się. Dosyć szybkie auto i z fajnymi parametrami, tylko wiadomo, no, brakuje czasu i kilometrów, żeby jakby pokazać potencjał tego auta, bo nie miałem za wiele możliwości jazdy w poprzednim sezonie ze względu na te wszystkie wyjazdy na Mistrzostwa Europy z innymi zawodnikami. No, jechałem tylko na Magurze, nie miałem ani jednego kilometra testowego przed tym, a i tak udało się wskoczyć na podium, to jakby rokuje dobrze z tym autem. Jakichś poważniejszych awarii nie miałem poza jakimiś drobnostkami i problemem z ruszaniem, bo sprzęgło dwutarczowe w tym aucie jest dosyć zero-jedynkowe i miałem jakby problem w sumie na starcie, na pierwszych dwóch podjazdach treningowych, no później się jakoś do tego przekonałem, nauczyłem i już szło lepiej. Jeszcze chciałem wtrącić może trochę, jakby w temacie jesteśmy, ale zanim przejdziemy do opisu tego twojego samochodu, jesteś fanatykiem silników Hondy, bo wszędzie masz Hondę. Znaczy nie, może nie tyle fanatykiem, co idę w sprawdzone. Idę w rzeczy, które działają, do których jest bardzo duży dostęp części, które naprawdę krzesają duże moce z 2 litrów czy z 2,4, bo robimy wolno ssące, jeżdżące 325 koni, mamy taką Integrę jedną, którą Piotrek Stańszewski startuje w Mistrzostwach Europy i swoją drogą też wygrał mistrza CES i zajął drugie miejsce w IHC w Pucharze Mistrzostw Europy w generalce, więc jakby nie widzę sensu szukania jakichś innych silników, skoro to mam sprawdzone, jakby wiem, co trzeba zrobić, żeby to fajnie bezawaryjnie działało, bo w sumie zależy na tym, żeby te silniki były, żeby auto dojeżdżało do mety, tak?
I jeżeli coś jest sprawdzonego i działa, to nie widzę sensu tego po prostu ruszać. No to auto ma jakieś 580 koni przy doładowaniu 1,4 bara. 670-680 kg około finalnie będzie ważyło takie Ready to Race. No i auto stricte ma za niską masę do wyścigów górskich, więc do wyścigów by musiała wlecieć wolnossąca jednostka 2,4, żeby z tą masą można było wystartować. No ale to jest bardzo szybki wóz na Mistrzostwa Europy w time attacku i na pewno się pojawi. No to tak, silnik 2,4 zasilane turbosprężarką za 45 mg, hybryda naszej produkcji. Co więcej, głowica po portingu, interkuler wodny, bardzo krótki dolot, niwelujący reakcję na gaz. Praktycznie jeździ się tym autem jak wolnoscącym, więc jest dosyć nerwowa. Obecnie jest założona skrzynia seryjna, taka po prostu, żeby potestować zawieszenie, auto i tak dalej, bo normalnie to jest skrzynia sekwencyjna na paddle shiftach. Zarówno w jednym, jak w drugim Lotusie takie same są jakby sprawdzone tematy z paddle shiftami i z sekwencyjnymi skrzyniami. Jeśli mówimy jeszcze o silniku, no to silnik jest zatulejowany. Grube, mokre tuleje są założone. Blok guard spinający cały blok jest przystosowany na moce spokojnie około 800 koni. Wał jest seryjny, kuta korba, kuty tłok, standardowa procedura. Ostre wałki, sprężynki, talerzyki, zawory. Standardowych nie używam, do każdego silnika Ferrea 6000 albo Competition Plus, jeżeli dmuchamy więcej, tak żeby bezpiecznie było właśnie, żeby go nie upalić i też żeby taki zawór dosyć dużo musi znieść w takich silnikach. Karbonowy fotel Dileta, oczywiście z homologacją FIA, tak samo pasy. Klatka tutaj jest Safety Devices, certyfikowana, taka musi być, nie może być załącznikowa ze względu na nadwozie, które jest aluminiowe. Klatka ma też swój jakby sposób montażu, musi być klejona do nadwozia, odpowiednio zamontowana i takie są jakby wytyczne. Cały osprzęt EcoMastera jest ADU, PMU i jeszcze Black. Pewnie przejdziemy na sterownik, który obecnie wyszedł, czyli mówimy o Pro. Bezpieczny zbiornik paliwa schowany za szczelną pokrywą aluminiową. No i w sumie nic więcej. Skromnie, ale czysto. No i tu masz zostawioną tą bajkę odbiegów, tak? Na ten moment jest zostawiona, bo jest założona, tak jak mówiłem wcześniej, seryjna skrzynia biegów, tam tylko ze szperą, do testów, do zawieszenia i tak dalej. Przełożenie. Później tu przechodzisz, tak? Tam wpinam tylko dwie wtyczki, wrzucamy sekwencję i lewarek idzie z linkami do usunięcia i możemy jechać spokojnie na zawody. Z przodu mamy dwie chłodnice, górna jest chłodnica silnika, pod spodem jest chłodnica do interkulera. Co więcej, pod tym są schowane właśnie pompa paliwa, swir pod, pompy hamulcowe, korektor siły hamowania, pod tą obudową jakiś tam silnik od wycieraczek. Tam jest taka komora, można tutaj nawet pokazać. Tak to mniej więcej wygląda, więc tam trochę rzeczy można schować. No i co? Hamulce Z1 z przodu i tak samo z tyłu, te karbonowe. Zawieszenie nitrona i nic więcej nie trzeba, żeby się auto już prowadziło i dobrze jechało. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, którą chciałem wam pokazać, jest to kalendarz startów, tak? Ale to nie jest kalendarz startów Gabrysia, tylko Gabryś obsługuje tak naprawdę innych zawodników. I ten kalendarz jest, widzę, bardzo mocno napięty. I nie jest kompletny. Nie jest kompletny. Brakuje jeszcze CES-u. No tak. Czekamy na kalendarz, bo nie jest jeszcze gotowy kalendarz mistrzostw Central Europe Zone. No i poza tymi czterema cyklami no to i tym CES-em, no to będzie tyle. Ale prawdopodobnie EHC odpadnie, bo zawodnik z Hiszpanii, którego obsługuje, będzie chciał pojechać też IHC, a nie będzie startował w EHC, tak jak w poprzednim sezonie, więc dosyć to da się poukładać, żeby to spiąć wszystko i na dwie ekipy wyjazdowe dojechać ze wszystkimi zawodnikami. No tak, ten kalendarz jest mocno napięty. Powiedz mi, gdzie tu się zmieszczą twoje starty?
No ja mam tutaj cztery moje rundy. Mamy Korczynę, Trento Bondone, Goriaci i Osnabrück prawdopodobnie, czyli rundy Pucharu Europy. Gościnnie może coś z Trackmastera, żeby potestować to auto i wprowadzić po jakieś tam zmiany na rundy Mistrzostw Europy. No dobra, widząc ten kalendarz, to naprawdę jest tutaj ciasno, czasowo. No, nie, mamy 5 lipców, mamy 6 czerwców, 6 weekendów. No jest ciasno, ale tak jak mówię, no jeżeli nam odpadnie HC, to dosyć się to przerzedzi, czyli mówimy o tu tym jaśniejszym takim szarym kolorze. Jeżeli nam to odpadnie, no to już jest jakoś, można to wszystko pospinać ogólnie. Z tego, co analizuję, no to pokrywają nam się dwie rundy. Tam jakieś z GSMP czy z Trackmasterem. Chyba jedna się pokrywa z GSMP, druga z Trackmasterem, z Pucharem Europy, więc no, jeździmy na dwie ekipy, więc nie powinno być problemu. Były już takie testy robione w poprzednim sezonie, także udaje się. Damy radę. Musimy. Dobra, słuchaj, no, masz tutaj dwie rozgrzewane fury, tutaj, bo wiem, że tych fur masz rozgrzewanych dużo więcej, ale terminowo ze wszystkim fajnie rozplanowane i ze wszystkim się wyrobić na czas. No, nie ma innego wyjścia. Jakby do tego auta tutaj no, wszystko się składa jak klocki. Już są jakieś przetarte szlaki względem tamtej mojego Lotusa. Więc wszystkie rzeczy, które były jakoś mocno pracochłonne, no, zostały już zrobione. No, teraz pomału idziemy. Myślę, że najwięcej będzie z pasowaniem body całego, które tutaj będzie dosyć lekkie. Na przykład cały front waży 4 kg, ty uważasz 4,5 kg. To niedużo, rzeczywiście. No też odchudzamy to we wszystkich. Z każdej strony urywamy tu kilogram i tak dalej. Pokażę wam jeden mały szczegół. Proszę, śruba. Znowu mnie zaskoczyłeś. Tytanowa. Nie wiem. Tak dla porównania, nie? To nie, no ja już, ja wiesz, biorąc tą śrubę, musiałem dobrać, a użyć siły, nie? A to jest tak naprawdę, no ile to waży w ogóle? To jest leciutkie. No, weź sobie to porównać, no to jakbym ja był wagą, to poszłoby tak, nie? Nie spodziewałem się, że to tyle waży. Że to nie waży praktycznie nic. No tytan. Na tym skręciliśmy całą klatkę i praktycznie już 3/4 auta na tym jest, znaczy z obecnych elementów zamontowanych, to 3/4 jest właśnie na tytanie. Na samych śrubach na aucie ponad 7 czy prawie 7 kg możemy urwać. No nie wszystkie wymieniamy na tytan, bo to są też horrendalne kwoty i jakby idziemy stopniowo, bo już nie przesadzajmy. Z niektórymi rzeczami, no jak już śruby takie na stałe zostają, typu, znaczy elementy, które zostają, klatka i tak dalej, to zastosowaliśmy tytan. Gdzie niegdzie jeszcze są zwykłe 10-9 typowe samochody. Czyli wiadomo, to nie w jeden i trzeba zrównoważyć tutaj budżet. No dokładnie, bo to też wszystko jest ten. Ale jakby masy, bo chcemy uciekać z masą z tyłu, bo wiadomo, silnik jest z tyłu, skrzynia jest z tyłu i lekki mamy przód, to te jakby wszystko, co jest z tyłu, to oglądam 3 razy, co można jeszcze odchudzić. To urwać, a z przodu nie, z przodu spokojnie. Z przodu nie, no z przodu idziemy jakby z... Normalnie, bez jakichś tam szaleństw. Ja wiem, że w zeszłym sezonie jeździłeś, tak? Swoim. Tak. Powiedz mi, czy będziesz jakiś upgrade, jeżeli chodzi o aerodynamikę? Tak. Bardziej go docisnąć? Tutaj wprowadziliśmy sporo zmian, jakby w głowie się urodziły jakieś tam pomysły, przeczytanych dużo książek, oglądniętych dużo filmów, analizy. I no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może nawet uda się po tym wszystkim wjechać na jakiś tunel i sprawdzić te wszystkie nowe rozwiązania. Z przodu wjeżdża dosyć taka szeroka lotka, która u Mateusza była z tyłu, to tutaj będzie jeszcze zastosowana szersza, z całą taką klatką. Przód będzie odsłonięty jak w autach LMDH, żeby to powietrze stwarzało jak najmniejszy opór, bo pomimo, że to auto miało ponad 500 koni, to Mateusz, właściciel tego auta, no, mówi, no, czuć, że to auto ma jakby taki opór. Nawet jeżeli przekręcaliśmy stopień, dwa lotkę z tyłu, to auto potrafiło tracić na długiej, prostej, na torze 7, 8, 9 km, zależy od tej prostej,
na godzinę względem pochylenia mniejszego, czyli sporo. Mniejszego docisku. Też front w speedsterze generuje jakby duży opór, bo jest po prostu taki dosyć ścięty, nie jest tak jak w Lotusie. Dlatego też podjęliśmy decyzję przełożenia tego body na Exige. No i też bardzo ważny aspekt, który ostatnio zauważyliśmy, chcąc wystartować w mistrzostwach świata w Time Attacku, jest dosłownie dwie kartki A4, które auto mogą tam wystartować. Z Lotusów jest tylko Exige, Elise, nie występuje Speedster, więc tam dyskwalifikowałoby to auto w ogóle, żeby tam wystąpić. Tak, ale to możemy też wytłumaczyć niektórym widzom, że Opel Speedster to jest to samo. Tak, to jest to samo auto. Praktycznie, znaczy ogólnie Opel zamówił w Lotusie te nadwozia ze względu na to, że w 2000 bodajże pierwszym czy drugim roku zmieniły się przepisy NDAA. Ale powiedz mi, jak to było? To jest auto Lotusa, które Speedster auto kupił? Nie. Znaczy kupił, auto, w sensie body? Auto Lotusa, ale nie przeszli testów uderzeniowych. Mhm. No i Opel im pomógł. Pomógł im wykonać nowo. Bo właśnie te tylnie sanki są wymysłem jakby Opla. I testów uderzeniowych to auto nie przechodziło. Więc to Lotus też był na skraju jakby... No nie był w stanie finansować tego już kolejnych jakby testów. I tu wszedł Opel z budżetem. Wszedł Opel z budżetem, tu było wsparcie i Opel też zamówił x tam tysięcy sztuk Opla Speedstera. Zastosowali tam swój silnik, ale nadwozie, w sensie rama, zawieszenie, punkty mocowania, przekładnia kierownicza i tak dalej zostało z Lotusa. No na przykład w Oplu Speedsterze mamy wszystko z Corsy B, czyli całą kolumnę kierowniczą łącznie z przełącznikami, z wycieraczkami, z kierunkami i tak dalej. Silnik jest Opla, no ale zawieszenie mamy Lotusa, tak? Więc nawet jeżeli zamawiamy klatkę Opel Speedster, to jest z ukośką Elise czy Exige S2, czyli pasują. Punkty, dokładnie. No to punkty mocowania są. Mamy jasność, tak? Żeby ktoś później nie powiedział, że to nie jest Lotus, to jest Opel. To jest generalnie to samo auto, to jest tak samo jak w styku. Tak, rama od 22 lat, w zeszłym roku zaprzestali produkcji tych ram, ale od 22 lat nie zmieniła się totalnie. Jakaby nie była wersja silnikowa, baza jako rama aluminiowa jest taka sama. No, to temat mamy zamknięty. Słuchaj, ja mam jeszcze jedną taką niespodziankę może dla tych, co nas oglądają. Zaraz odpalimy twojego Lotusa. Mam nadzieję, że cię do tego zmusiły. Odpalimy go, posłuchamy jak on pracuje. No i mam nadzieję, że jeszcze cię odwiedzę z kamerą, jak będziemy przed sezonami, albo na jakichś testach. Zobaczymy. No zobaczymy. Zapraszam. Dobra, to odpalamy. Pewnie. Dokładnie. No fajnie równo, wiesz, chodzi. Dobra, kierownica. Na dach. Na dach, tak. Łopatki, bo się nie wypłacę. Teraz noga. Pierwsza noga. Nie, pierwsze to brzuch wciągnąć. No. Jest. Teraz tył. Teraz tył. Noga. Jest.